Dzień dobry, witam Was. No i na początku już, no smacznego Wam życzę, smacznego. Ja tam widzę, o tam już niektórzy Wy zajadacie chętnie. No, zaraz przy komputerach, bo oglądacie. No, ja widzę już kotlety tu trzecie. No, żonę, no na pewno, bo dzisiaj, teraz już dłuższy weekend jest, no niestety. No, to już teraz jakiś porządniejszy obiad się na pewno robi, no. I co jeszcze? No, ale obiad, albo niektórzy, no, na pewno wybieracie się gdzieś na wycieczkę, na pewno, na spacer. No, bo pogoda sprzyja, w sumie już zawsze cieplej już trochę jest. No, i co tu jeszcze powiedzieć Wam? No, wszystkiego dobrego, no, życzę Wam, nie tylko smacznego, ale, no, fajnie tego czasu spędzić, miło, żeby spędziło się Wam. No, w gronie rodzinnym, tam w koleżeńskim. No, to. I co dzisiaj chcę Wam pokazać? Remont silnika. Remont silnika Zetor 25. To jeszcze jest ten stary typ, w sumie z tych pierwszych zetorów, w sumie to jest 48. Tu akurat mamy blok jeszcze ten bez sprężarki, bo takie wyszły pierwsze te. Jeszcze nie miały, że nie można już do niego zamontować sprężarki, tak jak już tych nowszych, jak w zetorach A i K montowali. Bo i w ten czas podnośniki były, nie wiadomo. No a Zetor ten 2025N, on występuje jako N, albo z nich, którzy tam mówią, że to Zetor 25T, no ale to jest ten pierwszy, ten niski całkiem. No to już przystawkę mieli, bo podnośnika też nie mieli, no. Chociaż można by było zamontować do niego, w razie czego. No i co? Silnik mamy już, można powiedzieć, dorobione panewki po szlifie, przygotowany w przyworach, tam gdzie kiedyś był państwowy ośrodek maszynowy. Naprawiali remonty kapitalne Ursus 325, 28 i 30. No naprawdę bardzo dobra firma jest. Także dzisiaj jest ta sama tradycja, tak jak słyszę, no opinie. Bardzo dobre wykonanie i właśnie ten blok też właśnie tam był robiony. No, Paweł później jeszcze szczegółowe zdjęcia zrobi. No i ten. No co, i będziemy go dzisiaj już stopniowo montować. Nie wiem, jak to się uda za pierwszym razem, raczej nie, bo to nie jest takie, że o, wrzucić parę wideo na przyczepę jakiejś słomy czy czego, czy siana. No, tu trzeba naprawdę się trochę przyłożyć. No. No, ja tutaj mam koło rozrządu, no ono nawet dość duże jest, 76 zębów jest, no, a to małe jest 38. I co, czym się różni? Bo to jest bez napędu sprężarki, bo już te, gdzie jest napęd, blok jest wykonany, że można zamontować sprężarkę, już ma dodatkowo na stałe drugie koło, bo w tej pozycji jest, nie? To jest skierowane do przodu, że tą sprężarkę się, tam jest taka gałka i tylko się dosuwa koło i się ładnie zazębia na tym. I proszę, chcę od razu wspomnieć, jak zrobili lata 40., 50. No w 50. Jaką wygodę zrobili tutaj. Psztyk i sprężarka pracuje, a proszę sobie porównać 30. naszą. Przecież wycinacie otwory, tutaj widzę na ten pasek, po co popuszczać śrubami czy coś, a śrubokrętem podważać czy coś takiego, a jeszcze tam nie jeden mówił, ja już palca bym się pozbył czy coś takiego. I w tych czasach nowoczesnych to się robi. No. Także chwalę tutaj tą firmę Zetora, naprawdę w tym wypadku, chociaż za Ursusem jestem bardzo też, no ale. No, takich konstruktorów mieliśmy. Co tu teraz? Co? No to koło odkładam. Czasami też się nie zdziwcie, może być tak, że jak jest blok na sprężarkę, wy zdejmiecie dekiel, bo na przykład sprężarki nie było, zdejmiecie dekiel i chcecie założyć sprężarkę, a tam patrzycie, jest koło pojedyncze.
bo no. Tak się zdarza i to... Kupa no, roboty. Jest kupa roboty, bo trzeba silnik do takiej formy jak teraz, włącznie z wyjęciem wału korbowego. Tak. Trzeba rozebrać, no. Żeby to koło ewentualnie wymienić, także no, praktycznie lepiej sobie odpuścić sprężarkę chyba. No, albo jak już na wszelki wypadek, jak jest koło, bo można założyć. To nie przeszkadza, to koło jest podwójne. No ale po co to na przykład? Nie? No tak, bo w takim bloku nie założycie i tak sprężarki, no. Choćbyście chcieli. Tam niektórzy tam mówią, że ja sobie na pasek robię napęd. Ale po co to kombinować przykładowo? Jeżeli chodzi już takie demontaż silnika czy coś, to lepiej już zrobić jakiś sporniczek i jak ona, ta sprężarka ma tylko tam iść, aby koło napompować, coś tam takiego, no to w takich warunkach prowizorycznych, no to można jeszcze to zrobić. No i co teraz? To ja wam teraz chcę pokazać, jak zakładam. To są dwa kliny. I teraz skąd wiadomo, jak, w jakiej pozycji to postawić? No. To ja wam teraz wytłumaczę. Tu jest znak. Ja sobie tu jeszcze ponacinałem, bo to niektórzy przecinakami kombinują, cudują. Jest znaczek, ten znak z tyłu to będzie, to jest w tej pozycji musi być, w tej pozycji, gdzieś 45 stopni można powiedzieć tu od tego. I teraz wał jak musi być, bo to obraca się w lewą stronę. O, i akurat mi się trafiło. To jest taka pozycja, że pierwszy cylinder już jest, zaczyna się wtrysk paliwa, bo ta krzywka i ta to są od pompy wtryskowej, a te pozostałe to są już napęd, otwieranie zaworów. No. Nie wiem, czy to jest takie, dla was będzie to zrozumiałe. Tu wiadomo, to jest gwint, nakrętka i tu jest lewy gwint. Lewy gwint. I podkładka jeszcze jest do zaginania, taka tak, z ząbkiem. Oryginalna jest, ma jeden ząbek, z tego no. Co pamiętam, ale my mamy dorobione takie wycięte na laserze no. I one są z dwoma ząbkami. O, i proszę, tu już wsadzona jest. No, tu jeszcze oczywiście koło. To trzeba teraz zdemontować, bo to jest tylko pokazane w ten sposób, bo koło trzeba zębatę wkładać osobno, a wałek osobno, nie? Dlatego tak. Tu istotne jest, żebyście się po prostu nie pomylili tymi krzywkami. No. Koło trzeba teraz włożyć tym dłuższą szyjką, tym kołnierzem do przodu, o w ten sposób. Chyba, że byłoby to blok ze sprężarką, to tym kołem mniejszym w tą stronę, do przodu, no, nie? Bo jakby było to podwójne, to jeszcze tu jest trochę mniejsze to koło zębate, co napędza sprężarkę, no. I w ten sposób wkładamy tu w tą wnękę, no bo jakby wał włożył, chociaż tu była piękna sprawa bez tego, bo wał by wyszedł, ale z tym wałem trzeba się trochę tu gimnastykować. Zresztą zobaczycie, może się uda to nagrać. I jak wkładamy. Panewka środkowa, ta dolna jest wyjęta i oznaczona, no. Bo może troszkę przeszkadzać. No i teraz będziemy wkładać wał korbowy. Wał korbowy, jak uda się włożyć, to ja będę trzymał tato tą przemajdnię, jak to się mówi, tą panewkę dolną włoży na swoje miejsce i przyłapiemy tą środkową górną. No bo to już górą ci tu przejdzie w miarę. Trochę Pawliś mi tu miejsce. O, coś takiego. O, już. No, mamy teraz wał korbowy już osadzony. Trochę gimnastyki było. W międzyczasie musieliśmy go postawić do pionu, bo jednak wygodniej, jak są szpilki, to jest może trochę gorzej.
No to wiecie, wszystko ciężkie. I wał teraz stoi na tej dolnej panewce, na tej połówce głównej, środkowej. I teraz wkładamy na chwilę tylko dosłownie, bo zaraz będziemy zdejmować z powrotem. Przykładamy tą przednią pokrywę, jeszcze bez uszczelniacza nawet. Żeby, że tak powiem, ustabilizować ten wał w bloku, bo będziemy montować pokrywę górną panewki środkowej, tej głównej. A żeby to zrobić, no to trzeba blok znowu przechylić, bo od spodu śrubami jest przykręcona. Dlatego sobie stabilizujemy, żeby wał był stabilnie, to tymi pokrywami na chwilę. Oj, ja sobie tu farbą naznaczyłem, bo toczan tak nie da rady sobie obojętnie to założyć. Znaczy da radę założyć, ale nie wolno. No, bo tam są kanały olejowe. Dokładnie. Tu szlifierzom też trzeba na to zwracać czasami, znaczy dobremu szlifierzowi nie trzeba zwracać uwagi, ale lepiej czasami poinformować, bo wiecie, te zetory to nie jest popularna rzecz dzisiaj, więc jak już to wiecie, to warto na to zwrócić szlifierzowi uwagę. Jak jest w porządku, to się nie obrazi, że dbacie o sprzęt, a będzie nawet wdzięczny, że się przypomina. Czekaj, może ja ją tu z góry wstawię. Daj. O, teraz jakby. No, już tak jak widzicie, wał myśmy założyli. No, trochę przyspierał kłopotu. No, ale daliśmy sobie radę. Po przykręceniu tej środkowej panewki wsadziliśmy jeszcze na wszelki wypadek pierwszą pokrywę przednią i tylną i zobaczyć, jak ten wał czy swobodnie się obraca, bo no tu nie ma prawa się zacinać. I skręciliśmy te pokrywy. Tak. Wsunęliśmy i skręciliśmy tak normalnie. Nie? No. Tylko bez uszczelek. Bez uszczelek, bo teraz będziemy montować już z uszczelkami. Uszczelniacze są już nabite, nowe. Tutaj. Bo do przymiarki jeszcze bez uszczelniaczy najlepiej jest wkładać, bo niepotrzebnie te wargi się nie... Tak. Nie ten. No i tutaj też, jak już jesteśmy przy uszczelniaczach, no to pamiętajcie, że uszczelniacz dobieracie w zależności od tego, jaki jest szlif, bo nominalnie to byłoby 80/110, ale im więcej zrobionego szlifu, w naszym tu wypadku jest 78/110 uszczelniacz założony na 12. No i teraz będziemy montować wałek rozrządu. Najpierw popychacze, od spodu trzeba je włożyć od wewnątrz, bo one mają kołnierz, więc nie wejdą od góry jak w 60 czy gdzieś. Więc od spodu trzeba je włożyć, potem wałek rozrządu, no i koło przełożyć przez koło rozrządu, które już jest w środku. Także zaraz ten blok przewrócimy na bok, na stronę pompy wtryskowej i będziemy montować. No, teraz właśnie przed założeniem wałka rozrządu, ja już jeden teraz, trzeba włożyć te szklanki popychaczy. No. Co chciałem powiedzieć, jo, widzicie, po szlifie są, bo były takie nierówności tu rozczaskane, a to najbardziej się robi, jak za duży luz jest na zaworach, bo w ten czas ten luz to czaska normalnie, te krzywki czaskają po tej powierzchni i proszę zobaczyć, jak teraz ładnie chodzi, nie, bo faktycznie tu w przeworach fajnie to zrobili, no. Jeden już wcześniej był włożony, ten pierwszy, ale... Jakoś nie wyleciał, całe szczęście. I teraz będę wkładał. Będę wkładał wałek rozrządu. Tu już są wbite dwa kliny w pusty. No ja to zawsze przy klinach zostanę. I podkładkę. Podkładkę myśmy dorobili na dwa takie wpusty. Oryginalnie na jedno, no i tu ładnie wchodzą akurat. Bo one wchodzą w wycięcie w kole zębatym. Tak. Tylko nie mogą być te ząbki za długie, żeby się potem po skręceniu nie oparły na klinach, nie? No. I później przychodzi nakrętka. No wiadomo, że tu koło jeszcze przychodzi, tu gdzie ten wpusty. Nakrętka jest z jednej strony tak lekko zaokrąglona, po to, żeby to zaokrąglenie dać w kierunku podkładki, bo przy dokręcaniu, jak jest tu teraz kant, to on nieraz lubi tam aż rwać tą podkładkę na chama. Zamiast ona być ustabilizowana na wpustach, to czasami ją się zerwie z tych wpustów. No i to zabezpieczenie niestety nie działa.
No, a to jest kupa roboty później, żeby to później robić. No i dlatego to jest naprawdę powoli trzeba robić, niestety, sumiennie. No i tu trzeba też pamiętać o odpowiednim kierunku w montażu tego wałka. To, co już tam tłumaczone było na samym początku, jeszcze przed montażem, jak montować ten wałek względem koła zębatego, o, trzeba tak trafić. I tu jest, jeszcze przypominam, lewy gwint tej nakrętki. Tak, i klucz 50 to pokażemy, jak będziemy skręcać. No, klucz to myśmy sami sobie dorobiliśmy. No i co? Wkładamy. O, i tam jak widzicie, przed kołem zębatym jest podkładka włożona i nakrętka już przyłapana. Tu pamiętajcie, że lewy gwint, więc odwrotnie do wskazówek zegara trzeba zakręcać, żeby się nie pomylić. Trochę gimnastyki to wymaga, trzeba się upewnić, żeby na pewno ta podkładka, wsuwając wałek w koło zębate, to wystarczy trafić na klin odpowiednio i luzem jakby tą podkładkę wrzucić z nakrętką, tylko w odpowiednim kierunku. A później jak już macie przełożone, to wtedy, ja tak przynajmniej robię, że podkładkę wsuwam, te ząbki są na tyle ciasno dorobione, że one tak ładnie na wcisk wchodzą ręką w te rowki. No i nakrętkę nakręcam, ale muszę być pewny, że z obu stron mi ładnie te ząbki wskoczyły, żeby tam się nic nie podwinęło. No i teraz bierzemy klucz 50 i zaraz Wam pokażemy, jak to się skręca. No i teraz tym kluczem 50, jak go założymy na nakrętkę, tylko musimy odpowiednio wałkiem obrócić. Przytrzymujemy, o, klucz jak nam wejdzie. I tak jak nam ten klucz wskoczy, to sobie możemy wstępnie dokręcać, obracając wałkiem rozrządu za koło zębate, a później zablokować koło zębate, a dokręcić już kluczem do oporu, no i na koniec zaklepać. My w dwóch miejscach zaklepujemy tę podkładkę. No i tu mamy już włożone koło, zabezpieczone tą blaszkę na kole rozrządu, włożone koło rozrządu, to co i przychodzi na wale, ono jest na klinie. Znaki zgrane, jak widzicie, tam są dwie kropki na kole rozrządu dużym i jedna kropka powinna być na tym. Ja jeszcze Wam wrzucę taki schemat, jakbyście nie mieli żadnych znaków, to jak sobie je zaznaczyć. No bo... I śruba jest skręcona... O, bo to jest... Tu trzeba jeszcze zobaczyć, że to na trzecim ząbku w ten czas wychodzi. Tak, ale to ja wrzucę schemat taki, który będzie można sobie naznaczyć. I tam jeszcze teraz, jak jest wbite to koło, nabite na wał korbowy, to jest jeszcze z drugiej strony śrubka. Taka, oprócz tego, że jest na klinie, to jeszcze jest śruba taka ustalająca, żeby się to koło nie przesunęło. Ona jest już wkręcona i teraz trzeba będzie ją drutem tylko zabezpieczyć. Pokaż ją. Tu. Jeszcze musisz obrócić, bo nie widać jeszcze. O, jeszcze trochę. O, i teraz widzicie, tam jest ta śruba, łebek. Ona ma otworek w łebku i trzeba będzie drutem dookoła, tam w tej powierzchni dookoła wału to ciasno związać drutem. I tak naprawdę po zamontowaniu o-ringów będzie można i uszczelek będzie można pokrywać. No i tu już mamy zabezpieczone to koło. Tamte zagięcia na tej podkładce to może nie być widać teraz. No nie widać. No, jest obrócone w inną stronę akurat chyba. A to zaraz obrócimy. No, zagięcie na podkładce też widać. Także w tym momencie stawiamy go już do pionu. Odtłuszczamy, szykujemy o-ringi tutaj do uszczelnienia i będzie można pokrywę montować. No, tu jeszcze możecie zobaczyć, jak się ładnie błyszczą nowe panewki. Przednia i tylna pokrywa. Przednia jest mniejszej średnicy, okrągła całkiem. Druga ma taki kształt lekko owalny. To są w formie tulei. To nie są dzielone panewki, tylko w formie tulei. Dzielona jest tylko środkowa. No, ta tylna tuleja jest dużo szersza od przedniej. No wiadomo, że koło zamachowe waży 160 kg. I teraz jakie są różne ruchy, podskakuje traktor. Proszę sobie wyobrazić, jakie tam ten wał korbowy ma różne naciski. No, po zamontowaniu wału i po zamontowaniu jeszcze wałka rozrządu myśmy założyli pokrywy tak na sucho, pierwszą i drugą, i chcieliśmy, bo trzeba sprawdzić, jak to wszystko później funkcjonuje, jak się obraca, czy nie zacina się. No, no i co? Trzeba byłoby jeszcze tylko w ten czas te uszczelniacze założyć, przednie i tylne to są te same uszczelniacze, tylko już tam się zakłada uszczelniacz wedle szlifu. Na przykład jak ma 78
tutaj średnica już zrobiona szlifu, no to 78 razy 110 razy 13 powinno być. 12, no 13 jest na ogół prawidłowo. Z tym, że dzisiaj w większości to są uszczelniacze na 12 dostępne, tak jak tutaj popularnie. Także ale 13 te są. No i koło zamachowe też włożyłem. No i przykręcone jest i co jeszcze? No i po trochu się będzie wkładać, o teraz założyłem ten, zmontowałem odprężnik. Zobaczymy jeszcze później, jak on będzie tutaj działał, o widzicie. No musi ładnie zaskakiwać. Tuleje są tylko tak wsunięte, bo trzeba sprawdzić jak teraz wystają. Jak wystaje. Chociaż na oko to widać, że pod paznokieć, że powinno się tu już nawet to, że powinno być, no. Pompa też, chociaż tu jest pompa akurat już nowszego typu wodna, bo do tych silników bez prężarki tutaj już trzeba będzie otwór robić dodatkowy, w sumie obok przesunąć, bo ta pompa nie pasuje, no. Na trzech śrubach tylko by pasowała. No i będziemy montować jeszcze pompę na wszelki wypadek, jeszcze dam do pompiarza, niech on sprawdzi, bo on to robił chyba w tamtym roku dopiero tą pompę. Jak ona tam funkcjonuje, chociaż ładnie jest zabezpieczona, no ale trzeba sprawdzić. No. To kolanko to ja tylko tak przymierzyłem, bo to jest te miedziane zrobione, bo tak przeważnie rdzewieje. I co jeszcze tutaj? No koło pasowe będzie już pojedyncze, na pojedynczy ten pasek, nie będzie dwóch. Więc tak. O tyle prościej, że koło pasowe na pompie wody nie musi mieć wtedy tego systemu napinającego, co jest dość wadliwe tu w zatorkach. Bo to jest koło takie skręcane z dwóch połówek. To już kiedyś na filmach o zatorze 25 no. Tato o tym opowiadał, że się potrafi odbezpieczyć i tak się zaciągnie to koło, że potrafi nawet pompę rozwalić. Tak. Tu kolega miał taką sytuację, że wyrwało wręcz wirnik z pompy, można powiedzieć. Tak się zaciąga to koło i napina pasek. Tam jest taki drucik akurat w tych regulacyjnych kołach pasowych i sprężynka jest. I wystarczy, że ta sprężynka gdzieś puści przy obrotach nawet, bo ona się obraca cały czas. Niech puści i w ten czas się rozkręca. I ona się co robi w ten czas? Żeby się rozkręcała, no to by się pasek ślizg, a ona na przekór się ściska i zwężają się te dwie tarcze i tak napinają pasek w ten czas, że to, tak, koledze Paweł tu mówił, skrzywiło oś pompy. No, pompa była w sumie już do wyrzucenia. No. Tu jeszcze jest założona pokrywa, tak tylko na razie przyłożona ta pokrywa ze wlewem oleju, bo i tak trzeba będzie ją jeszcze zdejmować. Zdejmować, bo trzeba kormowody jeszcze montować raz, no i na samym końcu chce przeciwwagi. Przeciwwagi, no. Dokładnie. Ale tu będzie jeszcze najprawdopodobniej założona właśnie pokrywa, która, taka starego typu, która wlew miała od tyłu. Czyli tak. Zamiast tego wlewu tutaj, to ten wlew był tu. Będzie. To była typowa pokrywa, w zasadzie ja nawet nie wiem, czy ona tu będzie rocznikowo i tak do reszty osprzętu 100% pasować, no ale jest to w jakimś stopniu unikatowe, a dlatego one były stosowane, bo w pierwszych tych zatorach były pompy 6-voltowe, prądnice 6-voltowe montowane do wspornika osi przedniej, tam był taki wspornik do prądnicy. Ona była malutka ta prądnica, więc nie przeszkadzała. I rura wydechowa była wtedy tylko i wyłącznie do tyłu, nie było do góry i ta rura szła tędy, tu i do tyłu. Później jak się pojawiły już rozruszniki, instalacje 12-voltowe, mocowanie prądnicy było tutaj zrobione do taka specjalna obejma, która jeszcze nie tutaj ma przykręcone. Jak te trzy śruby są tutaj, tu spornik przychodził z taką opaską na prądnicę, ten z nowego typu, bo w sumie były trzy typy tych prądnic różnych, nie? I przez to, że tutaj już więcej miejsca zajmowała prądnica, musieliby tu jakoś wyginać to wpadli po prostu na pomysł, że przerobili kolektor wydechowy i kolektor wydechowy ma wyjście z tyłu i wtedy zmienili ten wlew i ta rura idzie tędy i do tyłu sobie. A już później, jak wiecie, no to były kolektory robione w ten sposób, że do góry po prostu. I teraz kolektory wszystkie można odwracać tak czy tak, tylko jest jeden mankament, że o ile ten górny kolektor już później to był robiony w ten sposób, że była szyjka po prostu gotowa,
jakby, więc no, na dół, żeby go odwrócić, to trzeba byłoby nakładać na szyjkę bezpośrednio tą rurę i za opaską jakąś zaciskać. Ale przede wszystkim była właśnie różnica w kierunku tego wylotu, czy był z tyłu, z przodu i tak dalej, więc ten dolny kolektor jeszcze, czy znaczy górny kolektor jeszcze w razie czego można zawsze sobie, tak mówię o zastosowaniach takich niekoniecznie oryginał, ale jak chcecie do tyłu wydech, to można go zawsze odwrócić i coś pokombinować. Natomiast do góry, no już jest większy problem, bo jak macie oryginalną tą blachę maski, ona ma wycięty otwór, bo tam przez maskę przychodzi wydech. No i tam już za dużo nie pokombinujecie, bo jak będzie dolny kolektor i go obrócicie do góry, to nie będzie, znaczy najprawdopodobniej nie będzie wam pasował, bo to też zależy jaki typ, nie będzie pasował po prostu, rura wydechowa nie będzie trafiać w ten oryginalny otwór w masce. No i czekamy jeszcze na tarczę sprzęgłową, bo już ten silnik by my już sobie połączyli ze skrzynią. W ten czas tu jeszcze teraz, dzisiaj jeszcze będę chciał to zabezpieczenie wyciągnąć i łożysko 6304 tutaj przychodzi. No i zabezpieczyć tą nakrętkę. No i tu klucz 90 jest. Klucz 90 tutaj mamy, o. Paweł zamówił, już mamy. Nie musimy kombinować. Nie jednego zatora, to nie. No bo tak na ogół to tak, dwa młotki i niektórzy dobijają, tak. A to musi być porządnie dociągnięte, nie? Także ten klucz tu to. Dwa otwory są dwudziestki, że tu jak jest ściągacz, to jest do ściągania właśnie. Niektórzy młotkami biją, nie? Ale to jest w sumie młotek. Ściągacz kontra zetor. Jest taki film dawno, dawno temu nagrywany. Jak był ten ściągacz zrobiony i on od tamtej pory to tych kół zamachowych trochę ściągnął. Także to tam możecie sobie zobaczyć jak to wygląda. Tu jest to ciężkie koło zamachowe założone, bo bywały też lekkie, ale to z tej perspektywy nie poznacie praktycznie. Żeby poznać jakie jest koło, to trzeba je zdjąć, bo ono się różni kształtem od wewnętrznej, z przodu jakby. No i dzisiaj jeszcze co? Wielkie święto. Nie tylko dla Pawła, dla rodziców tego małego, ale dla mnie i dla dziadków. Dzisiaj obchodzi roczek mój wnuczek, Miłosz. No naprawdę jaki to jest chłopak, on jak tutaj przychodzi, mama go niesie, on się tutaj rwie do mnie i koła, on musi te koła pomacać wszystkie od traktoru, no, a jak go bierze na wózku do miasta, on się odwraca i spłacze, bo on chce tu z powrotem przy tych kołach być, no. Ale jak przyjdą z miasta, obowiązkowo w ten czas mama go bierze, znaczy synowa i tak pokazuje mu to, no bo on tak chce, no. No ale mówię, on ma więcej we krwi te traktory jeszcze jak my z Pawłem, no. Chociaż naprawdę, no, ten chłopak, no. No ale dobrze, bo jest następca już będzie, no. Już będzie mnie zastępował, już Paweł będzie miał sobie pomocnika. Trzeba tylko powiedzieć, że oczywiście my nie nagrywamy tego materiału 1 maja, bo tak niektórzy bardzo często się pojawia, że myślicie, że jak niedziela i my na warsztacie, jakiś poradnik warsztatowy jest, to że to jest nagrywane w niedzielę. Nie, nie, to jest nagrywane z wyprzedzeniem, tylko no, żeby to tak brzmiało fajnie, no to no. Zawsze mówimy, że o, dzisiaj jest niedziela, tato mówi, albo że no dzisiaj jest 1 maja, ale my jeszcze mamy kwiecień w tej chwili, bo to jest nagrywamy. Zawsze o 12 puszczane, ale jak o 12, no to jest pora obiadowa, no to dobrze by było od razu wam powiedzieć, kochani, co? Smacznego, no naprawdę smacznego, no czego ja mogę w niedzielę o 12 życzyć, no. Nawet sami mówicie i mi życzycie i tutaj no naprawdę takie słodkie macie komentarze, że no na temat zdrowia mojego, także ja jestem po prostu zdrowy teraz, no, dzięki wam. Że z tym smacznego się taka mała tradycja. No. Zrobiło. A kiedyś ja zapomniałem czy coś, oj, pan Franek dzisiaj smacznego nie powiedział, no naprawdę, no, może ja już czasami demencję mam, no trudno powiedzieć, no, chociaż jest pamiętam, łożyska, uszczelniacze jeszcze na razie w pamięci są. Do garażu jeszcze trafiasz. No, nie, to są wiadomo, to są żarty jeszcze. No.